Będzie srebro. Cześć kochani, witam was na kolejnych wykopkach. Dzisiaj w pełni spontaniczny wypad, nie planowałem go. Jestem już od paru dni na zaległym urlopie. No i tak sobie pomyślałem, wyskoczę za płot. Czyli jestem blisko swojego domu, niemalże za płotem. W tle widzicie te lasy. Właśnie staram się o pozwolenia na poszukiwania tych lasów, w tych lasach. Od lasów już pozwolenie mam, od lasów państwowych. W ostatnich dniach męczyłem się z biurokracją, mapkami, pozwoleniami do WKZ-u. Mam już wszystko gotowe, jeszcze dzisiaj tylko sprawdzam. No oczywiście wysyłam. Mam nadzieję, że dostanę te pozwolenia. Także jeżeli przyjdzie zima, przyjdzie na pewno, to będę szukał w tych lasach. Dobra, słuchajcie. Witam was przy pierwszym dołku. Wszedłem na takie pole niezasiane i pierwszy sygnał, dosłownie pierwszy sygnał i bam, jest monetka od razu. Jest monetka i to będzie prawdopodobnie kopiejka, pierwsza kopiejeczka. Teren przechodzony wielokrotnie od wielu lat, no a jednak widzicie, coś wychodzi. Dobra, do następnego dołeczka. Jeżeli coś dzisiaj ciekawego wyjdzie, no to będzie filmik, a jeżeli nie, no to nie będzie filmiku, albo film będzie się składał z dwóch. Oj, będzie z tego dołka drugi moniak. Już widzę, że to będzie międzywolnie. Pewnie jeden grosik. Nie. Aha. A jednak nie, jest medalik. Medalik. Nawet dość fajny. Kolejna znajdka, zagadka. Słuchajcie, no teraz takie coś mi wyszło. Wygląda to jak duży, stary pierścień. Ale czy to był pierścień? Nie mam pojęcia, czy to może jakiś kawałek tulejki, chyba raczej tak, bo tutaj ranty są z jednej strony dość ostro wycięte. No, żałuję, że nie mam tej szczoteczki, żeby to bardziej oczyścić. Oprzyszał domu, jeżeli będą jakieś wzorki, to znaczy, że to był pierścień stary. No dobra, nie gdybajmy, zobaczę później. O, tym razem nie mam wątpliwości. Stary jak świat pierścień. Tutaj są dziureczki. No ale tak jak widać, życie odcisło na nim piętno. No, fajnie się chodzi po takim polu. Zwłaszcza warto wracać na takie pola, które są ciągle użytkowane, dlatego że ciągle ta ziemia jest mielona przez pług. I ciągle wychodzą jakieś ciekawe znajdki. Na przykład takie jak to. A ludzie rekreacyjnie spędzają czas. Tą parę starszych ludzików spotykam po raz kolejny tutaj na tych polach. No ale nie o tym wam chciałem powiedzieć. Jestem już na brzegu tego pola. No i jest krągłość. To będzie coś współczesnego, podejrzewam. Co to jest? Jakiś żeton, nie monetka, jakiś żeton. Cholepcia, no żałuję, że nie mam tej szczoteczki, żeby wam teraz pokazać. 1941 rok. Nie wiem, czy o ten żeton. Jeżeli macie jakieś pomysły, no to piszcie w komentarzach. Czy to od psa, czy od konia? Chyba psina, tak mi się wydaje. Albo jakaś marka narzędziowa, nie wiem.
Dobra, do następnego rowerczka. Tutaj przychodzi linia, nie wiem, chyba średniego napięcia, tam jest linia wysokiego napięcia. Wykrywacz mi tu zaczyna wariować, musiałem zejść szłości sporo, no ale wychodzą kolejne panty. Kawałek starej łychy. A zawsze warto poszukać na końcach takich pól, przy drogach. Dlatego, że rolnicy, chłopi przed laty lubi się zatrzymać, zrobić potrzebę, zjeść jakiś posiłek. No, czego dowodem była ta łyżka przed chwilą, którą wciągnąłem tam. A tutaj jest kolejny sygnał i jest kolejna monetka. 2 grosze międzywojnie. Powiem wam, że mam mapę sprzed 200 lat tych okolic, tych pól tutaj. No w zasadzie tutaj nic nie było, to były jakieś pola włościańskie użytkowane przez chłopów. Także, tak jak widać, no coś tu wychodzi. No zmieniłem sobie pole, przed chwilą tutaj biegały sobie sarenki. No po przejściu ponad 100 metrów jest krągłość, gdzieś ją widziałem, a tutaj. I mamy kolejną kopiejkę. Jedna kopieja. Kilkanaście minut temu odwiedził mnie tutaj kolega, który też chodzi z wykrywaczem, ale dzisiaj był bez. Kilkanaście minut chodzenia po tych polach, trochę śmieci, no wreszcie jest jakaś monetka. I to będzie grosz międzywojnie. Dobra, jeszcze pochodzimy. No ja ciągle liczę na jakieś fajne sreberko, ale na tych polach to raczej trudno cokolwiek wysrebrzeć. A teraz jestem pod takimi liniami średniego napięcia. Wykrywacz wariuje. No ale coś tu wyszło. Nie wiem, albo to będzie 1 grosz międzywojnie, albo pół kopiejki. Ale obstawiam grosika. Ciągle sobie kopię w tym samym miejscu. Pójdę jeszcze tam na tamte pole. A tutaj znalazłem pocisk połowa XIX wieku, muszkietowy. I cyk, kolejna monetka, 1 grosik międzywojnie. Jak to mówią, nie ma miejscówek przechodzonych. Kilkanaście minut chodzę i nic, pełno śmieci. Ale wreszcie jest krągłość. Mocny sygnał, który dają tylko kopiejki. Kopiejka numer 3 dzisiaj. A druga z tego pola. Dobra, jak nic nie znajdę, nie wiem, czy będzie to filmik. Jak nie, to będzie filmik z 2 dni. Chyba na zakończenie dzisiejszych wykopków, jako podsumowanie, jest Boratini, czyli Jan Kazimierz. Jan Kazimierz. Po prostu Boratynka. I to mi zaczyna wyglądać na stary jak świat sygnet. Bardzo stary. Dobra, w domu go obczyszczę. I wam pokażę. To będzie kolejna krągłość. Kolejna monetka, którą chyba smyrnąłem szpadlem. Widzicie tutaj? Tu byłem szpadel. I będzie srebro? Będzie srebro. Cóż to będzie? 10 groszy. Polskie, 10 groszy polskie, jest srebro. O który rok? Dobra, później się obczyści, 10 groszy
polskie jest sreberko. Jednak dzisiaj wracam także ze sreberkiem. Pięknie, pięknej patynie. Później to obczyszczę i będzie piękne zdjęcie. A tutaj w tym roku było srebro, 10 groszy. Chodzę tu wokół, pełno tu sygnałów dziwnych. I teraz patrzcie, 2 metry obok, z takiego dołka, jest kolejna moneta i to stara. Cóż to jest? Dość cienka. Kopiejka. Nie wiem. Nie wiem, co to może być. Trochę za cienkie na kopiejkę. Wielkością jak kopieja. Ale to może być coś ciekawego. Kręcę się tu w promieniu paru metrów, 3 metrów. Trzecia monetka. Co ciekawe, każda monetka z innej parafii. To mi wygląda na starego fenola jakiegoś. Gięty do środka. Ciekawe miejsce, ciekawe miejsce. Coś tu musiało się kiedyś dziać. Skoro 3 monetki różnych okresów. Ładnie tutaj jest ładny sygnał na monetce, ale to będzie monetka. Ja wstawię nagrywarkę. Będziemy kopać na żywo. A jest monetka i jest kolejna, 4. z tego miejsca. I kolejna niespodzianka, bo nie wiem, co to jest. Podobna do tego fenola. Orzeł dwugłowy, czyli będzie Rosja prawdopodobnie. Ale cóż to jest? Nie wiem. Dobra, pokażę wam raz. Sorry za niedogodności w oglądaniu, no ale tak to jest, jak brakuje rąk. Tak wygląda. Ciekawostka. I to chyba będą prusy, nie wiem. Orzeł. Chyba dwugłowy. Obmyłem wstępnie wodą. Przesycha. No jest dwugłowy orzeł. Nie wiem, to będzie Austro-Węgry. Być może. Chyba nie miałem jeszcze takiej monetki. Monetka koło monetki. Tu była ta ostatnia. A tutaj... Tu gdzieś mam kolejny sygnał. Kopiemy. Czy to będzie kolejna monetka obok? A, no nie. Takie coś się wyszło. Ale tego pełno też tutaj. Na tych polach. Szkoda. Kolejna niechciana znajdka. Nie wiem. Czy to nabój od pepeszy? No taki znajdek tyle nie są. Co mi się wydaje, że chyba spontaniczne wypary są najlepsze. Ostatnio szukałem karczm i nie znalazłem. A tu dzisiaj po prostu wyszedłem sobie za płot. I takie fanciory wpadają. Tym razem guzior z szpóreczką, niestety bez uszka, ale i tak cieszę. Jeszcze jedna moneta, jeszcze jedna krągłość. Będzie grosik między wonie, tak jest. Dobra, chyba już tym razem to będzie naprawdę ostatni fancik dzisiaj. Także przed nami prawdopodobnie podsumowanie.
A jednak jeszcze nie. Jeszcze Johan Kazimierz, czyli Boratyna. Dzisiaj druga i ostatnia pewnie. Czas, kochani, na podsumowanie. Szybciutko. No, prawie 4 godziny chodzenia po polach. Generalnie za własnym potem. No co tam wyszło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, cztery, 14 monetek, w tym jedno sreberko, 10 groszy, wsadziłem do winianu, ale nie zdążyło się jeszcze przeczyścić. Boratynki, międzywojnie, kopiejki, nie wiem co to było, podejrzewam, że sobie w rodzaju kopiejki, dwa guziory, jakaś popierdółka, medalik, no i biżuteria. Sygnet, jeden jakiś stary, tu jakiś, nie wiem, czy to był pierścionek, czy jakaś tulejka, trudno powiedzieć. No i tutaj mamy kolejny stary pierścień, no i te 10 groszy. Ale stan zajechany, może jeszcze jak się wymoczę, to będzie cokolwiek widać. Także spontaniczny wypad za płot, uważam za udany. Dobra, łapka do góry, subskrybujcie i do następnego wypadu. Bądźcie zdrowi, nie chorujcie.